tym mówiła. Natomiast w odniesieniu wieku emerytalnego będzie problem społeczny, się Polsko ma wiadomości dnia. Na tym jednak znanym już wiecie, forum ekonomicznym mówili o tym także niektórzy zagraniczni eksperci, że podniesienie wieku emerytalnego jest możliwe wtedy, kiedy na przykład służba zdrowa czy opieka zdrowotna, czy jakkolwiek to nazwiemy, jest w stanie udźwignąć pewne problemy związane ze starzejącym się, pracującym społeczeństwem. No nie oszukujmy się, człowiek starszy, który pracuje, o ile ma tą pracę, ma pewne problemy. Tutaj jakby wskazywanie ludzi starszych, coraz bardziej niedołężających na pracę w podwyższonym pułapie wiekowym wiązało się też z nieopisanymi w gruncie rzeczy potencjalnymi programami ekonomicznymi. Krzysztof, dla budżetu. Oczywiście. Krzysztof Wołoczko, Gazeta Polska Codziennie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnijmy, w Płocku trwa 28. Krajowy Związek Delegatów NSZZ Solidarność. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Zbliża się godzina 12.30. Informacje dnia w skrócie. Na początek Płock i trwający tam 28. Krajowy Zjazd Delegatów Solidarności. To przywrócenie elementarnej sprawiedliwości społecznej. W serwisie powiemy o nowelizacji ustawy o emeryturach mundurowych, którą zajmie się dziś rząd. Przeniesiemy się też do Turcji, gdzie osoby zginęły, a 33 zostały ranne w zamachu w południowej części kraju. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Fajlińska-Czaniecka zaprasza. Andrzej Duda podziękował Solidarności za wsparcie jego i Prawa i Sprawiedliwości w ubiegłorocznych wyborach. Prezydent jest gościem 28. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność w Płocku. Andrzej Duda w wystąpieniu wspominał porozumienie, które zawarli z nim związkowcy jeszcze w czasie, gdy był kandydatem na prezydenta. Podkreślił, że umowa jest dla niego wiążąca, a jej zapisy już są i będą sukcesywnie realizowane przez obecną władzę. Jako przykład podał przyjętą przez Sejm ustawę jego autorstwa przywracającą poprzedni wiek emerytalny. To był jeden z postulatów, które były zawarte w tym porozumieniu, przypomniał Andrzej Duda. Oprócz prezydenta w inauguracji zjazdu uczestniczy też premier Beata Szydło. Ta ustawa przywróci sprawiedliwość społeczną. Tak o projekcie tzw. ustawy desubekizacyjnej obniżającej emerytury i renty funkcjonariuszom komunistycznego aparatu bezpieczeństwa mówił na konferencji prasowej minister Mariusz Błaszczak. Dziś projektem ma zająć się rząd. Jak wyjaśniał szef MSWiA, według prognozów proponowanych zmian emerytury i renty wypłacane funkcjonariuszom dawnej bezpieki będą mogły mieć maksymalną wysokość, taką jak przeciętny poziom tych świadczeń. Najwyższa emerytura będzie wynosiła tyle, ile przeciętna emerytura powszechnym ubezpieczeniu społecznym. Renta rodzinna nie może być wyższa niż przeciętna renta rodzinna ZUS, a więc nie może być wyższa niż 1700 zł. Renta nie może być wyższa niż 1500 zł. Jest to sprawiedliwość społeczna, która zostaje wprowadzona dopiero teraz. Po bardzo wielu latach Mariusz Błaszczak poinformował, że oszczędności dla budżetu państwa wynikające z zaproponowanych zmian wyniosą dwie osoby zginęły, a 33 zostały ranne w zamachu w południowej Turcji niedaleko granicy z Syrią. Bomba eksplodowała niedaleko siedziby miejscowego gubernatora. O szczegółach nasz korespondent. Wszystko działo się na parkingu przed budynkiem, w którym urzęduje gubernator. Nad ranem jeden z samochodów eksplodował, a z okien sześciopiętrowego budynku wyleciały szyby. Miejscowi urzędnicy twierdzą, że zabezpieczyli numery rejestracyjne auta i że zamachowcem mogła być kobieta. Żadna z grup nie przyznała się dotychczas do przeprowadzenia zamachu. W przeszłości ataki na tureckich policjantów, żołnierzy czy urzędników były działem kurdyjskich bojówek, choć w tym przypadku nie można wykluczyć też udziału tzw. państwa islamskiego. Adana jest położona niedaleko granicy z Syrią, ale także w pobliżu bazy wojskowej Incirlik, skąd startują wojskowe samoloty bombardujące pozycje fanatyków. W marcu Stany Zjednoczone zaleciły rodzinom dyplomatów opuszczenie miasta ze względu bezpieczeństwa. Liczba ataków w Turcji wzrosła od czasu, gdy Ankara zaangażowała się w konflikt w sąsiedniej Syrii. W sumie w najpoważniejszych zamachach w ciągu ostatniego roku zginęło około 300 osób. Autorami ataków są albo fanatycy z tzw. państwa islamskiego, albo radykalni wojownicy z partii pracujących Kurdystanu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
W Grecji strajkują dziś pracownicy budżetówki. W proteście przeciwko pogarszającym się warunkom pracy uczestniczą też pracownicy służby zdrowia i marynarze. W centrum Aten trwa demonstracja zorganizowana przez największe związki zawodowe sektora państwowego i ruch AME. Państwowe szpitale, ośrodki zdrowia i pogotowie ratunkowe przyjmują dziś jedynie nagłe przypadki. Strajkujący personel medyczny twierdzi, że sytuacja w tym sektorze jest tragiczna. Brakuje lekarzy, pielęgniarek i środków do pracy. Związki zawodowe sektora państwowego, które zorganizowały strajk, żądają m.in. zatrudnienia na stałe nowych pracowników, podwyżek płac za przestanie inwigilacji stanowisk pracy. Sprzeciwiają się masowym zwolnieniom i kolejnej obniżce najniższej pensji, czego wierzyciele domagają się od rządu aneksyzacji prasa. Zmiany w prawie pracowniczym to jedna z głównych kwestii, w której nie dogadały się co do tej pory obie strony, a która jest warunkiem zakończenia drugiej oceny greckich reform. W strajku biorą udział także przewoźnicy promów i marynarze, dlatego wszelkiego rodzaju stawki nie wypłyną do rana z portów w całym kraju. Po godzinie 20 do końca zmiany nie będzie też działać kolejka elektryczna w Atenach. Święta Maryjo, Matko Boża, upódl się za nami grzesznymi. Dzisiaj na południu deszcz. Temperatura od 6 do 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, północny. A kolejne informacje w miarę naszej antenie o godzinie 13. Święta Maria, Matko 24. Teraz w godzinę śmierci. W Polskim Radiu 24 czas na świat południe. Magazyn międzynarodowy. Zapraszam Michał Żakowski. Donald Trump buduje swoją administrację. Do współpracy zaprosił dwie kobiety, ale reszta nominacji pokazuje, że jego rząd jest bardzo konserwatywnym ciałem. Zanim zajmiemy się prezydentem elektem i jego współpracownikami, powróćmy do tej chwili. 9 listopada, wczesny ranek. Hotel Hilton. Donalda Trumpa oczywiście wprowadził przyszły wiceprezydent Mike Pence. Historyczna noc. Ameryka przegrywa. Amerykanie wygrali nowego zwycięzcę. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz w godzinę śmierci naszej. Na scenę wkroczył w otoczeniu rodziny i współpracowników Donald Trump. For America to bind the wounds of division, to get together. Zwracam się do wszystkich Amerykanów, Republikanów, Demokratów, niezależnych. Nadszedł czas, żebyśmy stanęli razem, jak I say, it is time for us to come together as one united people. Będzie chciał odbudowy kraju, szkłady długich, dobrych relacji z innymi narodami. Ale po pierwsze Ameryka, a on chce być prezydentem całego kraju. Przemówienie zakończył prostym. Kocham ten kraj. And I love this country. Thank you. Thank you very much. I przykresujący lewym stąd zszedł z mównicy. Ściskał się z tymi, których nazywa zwolennikami i przyjaciółmi. A na symbolu nowego rządu, że w całym paju z Dreaming wyświetlono wizerunek Donalda Trumpa, wybranego na 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Michał Żakowski, Polski Radio, Nowy Jork. Teraz i zawsze. Specjalnie właśnie dałem moją korespondencję, bo widziałem to na własne oczy, jak Donald Trump wychodzi na scenę, a wcześniej widziałem ogromne zaskoczenie dziennikarzy, którzy oglądali te oglądali wybory i ten dzień nocy wyborczej i dzień noc wyborczą. Jerzy Haszczyński mówił, Jerzy, byłeś zaskoczony Donaldem Trumpem, prezydentem elektem, że wygrał, że udało mu się pokonać Hillary Clinton, udało mu się nie wydać tyle pieniędzy, co Hillary Clinton i jednak zostać wybranym prezydentem. No, to jest wstydliwa, dlatego że przez wiele miesięcy w różnych mediach głosiłem, że wygra Trump i nagle tak gdzieś 6-7 listopada dałem się zwieść tym sondażom, które dawały wielką przewagę Hillary Clinton, a właściwie to są takie sondaże mówiące, ile procent jest tego, że ktoś zwycięży i ona tam miała po 90-95. No i ja mimo długoletniego doświadczenia dałem się zwieść i w ostatniej chwili myślałem, że wygra Hillary Clinton. A tak jak powiedziałem, przez wiele miesięcy byłem przygotowany do tego, że wygra Trump. To zaraz do tej wstydliwej sprawy wrócimy, ale posłuchajmy Donalda Trumpa, który dzisiaj jest dzień dziękczynienia, czyli jedna część Ameryki z radością spożywa indyka, druga przełyka gorzki smak mięsa indykowego, myślę, właśnie myśląc o wyborach i o tym, że Hillary Clinton nie wygrała.
Proszę o to, co mówi teraz Donald Trump. Pozbawieni jesteśmy możliwością nazywania tego kraju naszym domem. Dokładnie tym jest Ameryka, naszym domem. Tutaj budujemy rodziny i troszczymy się o bliskich i sąsiadów. Tutaj realizujemy marzenia. Modlę się o to, by to święto dziękczynienia rozpoczęło proces łagodzenia podziałów. Abyśmy dalej działali jako jeden kraj, wzmocniony wspólnotą celów i determinacji. Właśnie zakończyliśmy długą i brutalną kampanię polityczną. A teraz stoimy przed szansą wspólnego tworzenia historii. Wprowadzenia prawdziwych zmian w Waszyngtonie, rzeczywistego bezpieczeństwa w naszych miastach i rzeczywistego dobrobytu dla naszych społeczności. Także w dużych miastach, które są tak ważne dla mnie i dla naszego kraju. Sukces wymaga wysiłku całego narodu. Kampania polityczna zakończyła się, ale rozpoczyna się wielka kampania odbudowy tego wspaniałego kraju. Odtworzenia prawdziwej amerykańskiej obietnicy dla wszystkich Amerykanów. Proszę Was o pomoc w tym dziele. Musimy odbudować zaufanie wśród obywateli, bo dla Zjednoczonej Ameryki nie ma rzeczy niemożliwych. Absolutnie. Żadnych rzeczy niemożliwych. Dziękujmy za wszystko, co mamy. Odważnie mierzmy się z wyzwaniami stojącymi przed nami. Bardzo dziękuję. Niech Bóg Was błogosławi i niech Bóg błogosławi Amerykę. And let us boldly face the exciting new frontiers that lie ahead. Thank you, God bless you, and God bless America. Kolejne wezwanie do zjednoczenia. Kolejny raz Donald Trump mówi o brutalnej kampanii wyborczej. Co to znaczy? On buduje teraz swój wizerunek prezydenta, który właśnie jest prezydentem wszystkich Amerykanów. Taki banał, ale jednak coś mówiący. No, takie amerykańskie bardzo. Zresztą widać nawet po zachowaniu ustępującego prezydenta, że wszystko nie wpada czasami pod wpływem może wewnętrznych jakichś środowisk, że może się zachować inaczej niż dotychczasowi prezydenci. Podejście do nas będzie jakoś tam kontrolował. Następcę zawsze komentował jego postępowanie, jeżeli on naruszy reguły. No to on się zablokował, a po co? W Ameryce tak właśnie jest, więc to się jeszcze nie zmieniło. No miło było, że w Polsce też tego typu przemówienia można było słyszeć. Ja nie wiem oczywiście, co będzie za 3-4 miesiące, czy atmosfera w Ameryce nie będzie bardzo mocno podgrzana i do jedności nadal wówczas będzie Trump wzywał, czy będzie mógł do niej wzywać, czy atmosfera wokół niego nie będzie tak gęsta. No, na razie widać, że postanowił zupełnie zmienić tam. Czyli jest, to nie jest ten Donald Trump z debat telewizyjnych, z kampanii wyborczej, z wieców, który mówi do Hillary Clinton, jak tylko będę prezydentem, to będziesz siedziała. Bo tak też obiecywał, z tego się teraz wycofuje. Mówi, że właśnie nie chce oskarżać, nie chce tych kłopotów z Hillary Clinton, ponieważ to by doprowadziło do podziału w narodzie. No to oczywiście rozsądek. Bardzo źle by było, gdyby jest udziałem prezydent nowego środowiska zajmował się wsadzaniem do więzienia swojej konkurentki. Pod każdym względem jest to źle w każdym kraju, jeżeli rzeczywiście przestępstwa to polityka nie jest jakieś niewyobrażalne, to niedobrze, jak politycy rozliczają, posługując się prokuraturą, czy w ogóle wymiarem sprawiedliwości, a od tego są wyborcy, żeby rozliczać polityków, tylko jakiś wyjątkowy przykład, jakiś zwrotny niezwykły, czy powinien wymiar sprawiedliwości wkraczać. Tak. Czyli tutaj zapisujemy plus Donaldowi Trumpowi. Nie wódź nas na pokuszenie, dzisiaj, jak zobaczyłem duży wywiad w niemieckim tygodniku Die Zeit, guru dla wielu ludzi, dla politologów, pewnie polityków też, 90-paroletnim panem Kissingerem, który zapytał czegoś tam spodziewa po Trumpie, kampania wyborcza to zupełnie coś innego, on jeszcze nic o prawdziwym rządzeniu nie wie, więc dlaczego obciążać go założenia. No ja, Henry Kissinger to wie, co mówi, jeżeli mówi o prawdziwym rządzeniu, bo to był człowiek, który de facto kształtował politykę amerykańską. Druga osoba, to własnym doświadczeniem jest taki były szef izraelskich posadów, z którym czasami rozmawiam i on tak kojąco wpływa, uspokajająco. Efraim Halevi, właśnie jego pytałem, co ten Trump na wyprawę tutaj na całym świecie. On powiedział mi, że jakby z tego
stycznia, tam usiądzie w tym fotelu prezydenckim w Białym Domu, to wreszcie mu przyniosą prawdziwe raporty, prawdziwi eksperci i dopiero wtedy będzie wiedział, na czym stoi, czy na czym siedzi i to zaczniemy go oceniać, a na razie to chociaż to oczywiście ja taki spokojny nie jestem, no bo jak ktoś w kampanii wyborczej w sprawach poważnych, a nie tylko takich, które mają służyć o politycznego, to tak powtarza ciągle Święta Maryjo, Matko Boża, zmiany za nami grzesznymi z Rosją i obniżenia rangi NATO, no to mnie trochę niepokoi. To, co mnie niepokoiło, jak podróżowałem przez Stany Zjednoczone, przez te Stany Południa, które głosowały na Donalda Trumpa, to co się udało zaszczepić ludziom, mam wrażenie, to jest to, że oni rzeczywiście nie widzą potrzeby, aby Ameryka była tym policjantem świata, aby się angażowała właśnie w jakieś sporne kwestie, tym bardziej z Rosją. I to jest niesamowite. To znaczy, za jakiś czas, jeżeli za 4 lata będą kolejne wybory prezydenckie, ci ludzie niekoniecznie muszą zmienić zdanie. I w takim razie polityk będzie musiał wypełniać ich oczekiwania. Ale ja bym chciał wrócić, Jurku, do tej wstydliwej sprawy twojej. To znaczy, wieszczyłeś zwycięstwo Trumpa. Dlaczego? Wieszczyłem z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że taka jest tendencja, czy moda światowa, żeby establishmentowi zagrać na nosie, a druga była taka, że w szczególności w Stanach Zjednoczonych ta pokusa jest duża, bo kandydatka już jest tak bardzo establishmentowa, już ma w sobie tyle tych cech, co do których ludzie się buntują, że tym bardziej to wydawało mu się oczywiste, chociaż to wynik, jak wiadomo, w głosach oddanych w całym kraju nie jest taki. Znaczy, w tym sensie nie mam racji, że większość Amerykanów jest bardzo, bardzo oburzonych na establishment. Większość Amerykanów w Stanach, które mają większą siłę elektorskich głosów, tak, taka jest. No, ale jest pół na pół, że w takim kraju, który ma taką pozycję, który ma taką markę, który ma tak ułatwione życie w porównaniu z innymi krajami, które nie są anglojęzyczne, które nie tworzą kultury, które po prostu nie są trendseterem, to i tak bardzo dużo jest przeciwko temu establishmentowi, który miał poparcie tych wszystkich hollywoodzkich gwiazd, tych piosenkarek, które rozdzierały szaty, żeby tylko ten okropny Trump nie doszedł do władzy, to i tak jest. I tego się właśnie spodziewałem, między innymi dlatego, że też myślę, że w wielu miejscach na świecie jest zmęczenie świecie zachodnim, bo tylko o tym teraz nie mówiłem, jest zmęczenie taką mędrkowatością elit, tym zblatowaniem się tych aktoreczek z politykami, którzy zupełnie się oderwali od z tymi młodymi linami, tak jest. Chociaż oczywiście Trump jest też z tego środowiska, ale jakoś mu się udało, tak jak Marsowi, Engelsowi stawiać na czele ruchu robotniczego, to też to się udało, chociaż sam ruch robotniczy nie zna wspólnego. No jeżeli jesteś w Nowym Jorku, to patrząc w lewo bądź w prawo, bądź na wprost, widzisz Trump Tower, Trump Point i inne wieżowce, apartamentowce czy hotele Donalda Trumpa. Więc też to nie wzięło się znikąd, to jest też człowiek pewnego establishmentu. Występował przecież podczas show Oprah Winfrey, która go pytała w 87 roku, że jednak prezydentura byłaby. Czego byś chciał, Donaldzie? Donald wtedy mówił, no nie, jeszcze nie, ale jak się zdenerwuję tym, co widzę, jak Ameryka wygląda, to może będę kandydował. No i oto mamy to, co zapowiadał w 87 roku. Nominację Donalda Trumpa. No, o Mike'u Pence, czyli wiceprezydencie, możemy powiedzieć, że na pewno jest mocno religijnym człowiekiem. Był gubernatorem jednego ze Stanów. Jak sądzisz, te nominacje dwóch kobiet, no bo to jest ta 44-letnia Haley i pani DeVos. Co myślisz o tych nominacjach? Ten w ten sposób pokazuje, że jest umiarkowanie konserwatywny, czy rzeczywiście docenia walory tych... Ja powiem, że zachowuje się jak prezes wielkiej korporacji, który chce mieć po prostu różnych ludzi pod sobą i ta nie, która jest pochodzona z Sikijskiego i bardzo krytykowała jedną z najgłośniejszych polityków Partii Republikańskiej, która krytykuje te różne antyimigranckie szalone wypowiedzi Trumpa i Nikki Haley, tak? Nikki Haley, tak się nazywa, pani gubernator Karoliny Pauliny, tak.
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. I moim zdaniem właśnie on tak robi, że będzie miał ludzi bardzo, bardzo różnych, także z tych środowisk, przeciwko którym się elektorat jego tak naprawdę buntuje, czyli różnym środowiskom, lobbystom finansowym, jakimś z Goldmanem Sachsem na czele wychodzą i będzie potem tak rozgrywał troszeczkę między sobą. Oczywiście ta pani będzie ambasadorem przy ONZ, to nie będzie do rozgrywania, to może nie jest najlepszy przykład, ale na poziomie sekretarzy w ogóle administracyjnym przypuszczam, że będą to ludzie bardzo, bardzo różni, co zresztą w Stanach Zjednoczonych nie jest rzadkością. Przypominam, że Obama miał sekretarzy obrony z Partii Republikańskiej na przykład, czyli jeszcze dalej poszedł. Nie wiem, czy Trump się na coś takiego zdecyduje, nic na to na razie nie wskazuje, no, ale to, że są bardzo różni ludzie z bardzo różnych środowisk, to jest normą. Generał Petreus, który dowodził wojskami amerykańskimi, w ogóle koalicyjnymi w Iraku, w momencie, kiedy Irak zmierzał się z Al-Kaidą, Abu Musaba Zarqawiego, kiedy sunnici właściwie wspierali Al-Kaidę, on doprowadził do tego, że sunnici odwrócili się od Al-Kaidy i zdławił ten ruch. Okazało się, że on umie, on zna się na tym, on wie, jak to zrobić. David Petreus, ale jak ci śpiewa, to dobrze, no. Do służenia, bo to nie to, że instalować, tylko czasem ludzie nagrywają, a karta jest niewłączona. No to... Oczywiście tam już się mówi o innych kandydatach. Znaczy, i co, na tej karcie nie ma nic? Stanu. No po prostu to jest kontrowersyjne w tym kontekście. Jak była na początku, zarzutów wobec Hillary Clinton ujawnienia w tajemnicy państwa, bo sam stracił stanowisko szefa CIA z powodu ujawniania tajemnicy państwowej swojej bardzo bliskiej osobie, propisanie do autobiografii, była jego żona. Sytuacja dosyć niezręczna, przyznam. No ale jeżeli patrzy tylko tak merytorycznie na tę stronę konfliktu, który ma do rozwiązania przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, to na pewno jest bardzo poważna kandydatura. Na dodatek chyba z naszego punktu widzenia lepsza niż na przykład Rudolf, czy jacyś inni, tacy bardziej zapatrzeni w Rosję. No właśnie, co z tym stosunkiem do Rosji, bo to jest dość niepokojące. Na ile to możemy mówić, że Donald Trump znajdzie sprzymierzeńców w tym myśleniu pozytywnym o Rosji, w tym sprawdzaniu, czy rzeczywiście Władimir Putin jest dżentelmenem, jest politykiem wysokiej klasy, bo to chce właśnie sprawdzić Donald Trump, tak przynajmniej zapowiadał. Czy wysokiej klasy politykiem, na pewno jest punkt widzenia interesów Rosji, że Putin jest wyjątkowo sprawnym politykiem. No możemy tutaj gdybać, ciągle posługując się tym takim psychologicznym kluczem, że Trump jako biznesmen szybko może się zniechęcić, bo Putin będzie go próbował ogrywać, a przede wszystkim on nic nie zaoferuje. To znaczy, wykorzysta Trumpa do tego, żeby sytuację w Syrii na swoją modłę wprowadzić, czyli krótko mówiąc, doprowadzić do tego, żeby Bashar Assad opanował znaczną część tego kraju, nie licząc się z kosztami. A druga rzecz, że kosztami oczywiście ludzkimi, czy zabijaniem ludzi, bombardowaniem szpitali i tak dalej. Na przykład w Aleppo. A druga rzecz, że Trump mu zostawi Ukrainę, ale co w zamian? Specjalnie wiemy, co Putin może zaoferować, poza tym, że będzie Ameryka nie musiała się angażować za granicę, czyli rzeczywiście będzie mogła się skupić na sobie. To może być po prostu zdecydowanie za mało. Ale psychologizujemy, bo nie bardzo wiemy, jak podchodzi do Trumpa jako do polityka, a jeżeli weźmiemy pod uwagę jego polityczne wypowiedzi z kampanii, to one są rzeczywiście bardzo niepokojące, bo zakładały obniżenie rangi NATO, w ogóle rozliczanie państw członkowskich najbiedniejszych z tego, co one w ogóle się nadają, bo są w stanie zapłacić za obronę swojego kraju, a jak Estonia, która ma tam milion z kawałkiem mieszkańców, może opłacić obronę swojej bardzo długiej granicy z Rosją i wybrzeże. To w ogóle jest podejście, to jest złamanie Sojuszu Północnoatlantyckiego. W związku z tym to jest bardzo niepokojące. Tego nie mówił raz, nie mówił tego dwa, tylko było stałe motto, że to trzeba zupełnie inaczej skonstruować. I dlatego ja jestem zaniepokojony. Donald Trump, jego zaletą było to, że jest właśnie outsiderem, nie jest politykiem, jest biznesmenem i
moi rozmówcy wielokrotnie podkreślali, że właśnie w tym widzą nadzieję na dobre zarządzanie krajem. W tej korespondencji, którą usłyszeliśmy na samym początku z Nowego Jorku, którą przygotowywałem, no nie bez kozery wstawiłem jego wypowiedź o tym, że po pierwsze Ameryka i rzeczywiście ten biznes plan dla Ameryki może być dobry. Natomiast nie masz takiego wrażenia, że kraju, który jest trendseterem, co słusznie zauważyłeś, zakończy erę takich ideologicznych polityków, tylko właśnie będzie tym przywódcą z biznesplanem, z rachunkiem, który to rachunek będzie przykładał do takiej malutkiej Estonii. Nie będzie w tym tutaj miejsca na nazwijmy to współczucie i miłosierdzie, że to będzie rozliczanie świata z finansów, z dokonań, z różnych mierzenie tego do Ameryki, opłaca się Ameryce, nie ma żadnej matki boskiej, straty, zyski. Był wieczny i niczego nie stworzył, nie miał żadnej matki, ani koło siebie żadnej matki, która by jakimś tam półbogów stwarzała, bo oni z Jezusa właśnie uczyli Boga. Jezus był synem Ojca Jana. Ojcze nasz, to do kogo? Może prawie wszystko. Właśnie może jako taki ideolog powiedzieć, że nagle mam zupełnie nową koncepcję i ta koncepcja rzeczywiście może być realizowana i to jest troszeczkę niebezpieczne. Pocieszające jest to, że no, będziemy musieli się otoczyć jakimiś ludźmi i być może ci, na których padnie, ci, którzy będą w Departamencie Stanu pracować. Czy może sam wiceprezydent też będą jednak troszeczkę inne podejście, nie wyłącznie biznesowe. No, biznesmen też trzeba ten sposób pojedność w korporacji, no, że on sam ma jakąś tam bardzo ma wizję całości, na czymś jednym się w pięciu rzeczach na doskonale, ale wybiera najlepszy, że tak będzie tym razem, do konkretnych zadań, już nie muszą się wyłącznie spokojnie biznesowi kierować, mogą się także kierować ideologicznymi, politycznymi, czy też myślą o tym, jakie miejsce w historii zajmie prezydent Andrzej. No zobaczymy, jakie miejsce zajmie prezydent. Jestem ciekaw, czy z tego czasu kandydat republikański na prezydenta Mitt Romney, czołowy krytyk Donalda Trumpa, dochrapie się stanowiska sekretarza stanu. Już są panowie po rozmowach, także no, nie wiadomo, jak to będzie. Wiemy już, kto jest szefem Centralnej Agencji Wywiadowczej CIA, kto będzie najprawdopodobniej prokuratorem generalnym. No zobaczymy, jak będzie wyglądała administracja Donalda Trumpa. Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego Dziennika Rzeczpospolita, był moim gościem. Dziękuję im bardzo. A to był Świat w południe. Ja już mówię tam, do usłyszenia. Michał Żakowski. Józefie najwierniejszy. Reklama. Zwierciadło cierpliwości. Ascorbita, gdy potrzebuję naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorbita. Wybieram lek, bo to gwarancja jakości i skuteczności. Ascorbita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorbita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorbita, kwas ascorbinowy 1000 mg tabletki musiące. Wskazania, stany niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia, kamica lękowa, fenylokatonu ja. Naturprodukt Pharma. Ustanowił po panem domu swego. To jest super! Sensacyjnie niskie ceny w Media Expert! Total dla mężczyzn to witaminy i minerały. W dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Total jest najlepszy dla nas facetów. Teraz kupując suplement diety Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobooki ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. Agencja Muzyczna ma zaszczyt zaprosić na koncert u siebie nasze ochoty. Często tam zalecia studia koncertowego. Już. Obudź się, Polska Mata. Listopada o godzinie 19 w programie.